ja, Wojtek Pietraszek. Pokazuję wam urządzenie firmy ProL. Statyw gitarowy FC80. Motto tej firmy Technology as Art, czyli można powiedzieć, no takie troszeczkę takie rzucanie słów na wiatr, czy nie? Ja właśnie przekonałem się, chociażby po tym statywie, że faktycznie coś w tym jest, w tym zdaniu, w tej sentencji. Na przykład popatrzmy sobie na ten statyw. Można powiedzieć zwykły statyw gitarowy, no i właściwie tutaj się nie pomylimy. To tylko statyw. Jednak zobaczcie, tutaj jest parę takich elementów, które sprawiają, że jest on ciekawy. No chociażby na przykład samo to, że tutaj mamy taką blokadę, żeby nam się po prostu to nie złożyło. Jak to ścisnę, nic mu się nie dzieje. Jest zablokowany. Niektóre są takie, że po prostu jak są ściśnięte, to zaczynają się po prostu składać. Nie ma żadnej blokady. Tutaj jak sobie naciśniemy, mamy tutaj git. Mocny ten statywik. Tutaj mamy oczywiście takie różne, no dodatkowe takie elementy, na przykład tutaj ładnie zrobione to oparcie. Dodatkowo fajna gąbeczka tutaj, która sprawia, że gitara się nam nie porysuje z jednej i z drugiej strony. Gumowe tutaj, gumowe czy takie plastikowe, solidne można powiedzieć, antypoślizgowe takie zaczepy, czy jak to nazwać. No i co jeszcze jest ciekawe, na przykład tutaj jest taka gumeczka, taka jakby silikon taki, który sprawia, że gitara po prostu przyklei się też troszeczkę do tego, bo jest to takie troszkę samoprzylepne, ciekawe w dotyku jest i właśnie sprawia, że gitara się nie wyślizgnie. Bo może ktoś powiedzieć, że tutaj nie ma tego pałąka, więc nam wypadnie, jednak tutaj samo to sprawia, że troszeczkę ta gitara się trzyma bardziej, no a dodatkowo się nie rysuje. Więc no myślę, że to jest naprawdę dobra propozycja dla każdego, kto chciałby sobie jakiś porządny statyw pod gitarę kupić. No Technology as Art tutaj w zasadzie całkowicie się zgadza. Solidny, dobry całkiem firmy, tak mi się wydaje. Tak jak ja uważam. Więc zapraszam do zakupcenia.